obcięło, znaczy nie starczyło mi czasu na przemówienie. Kolega w ślubosach się rozgadał, więc nagram jeszcze raz to przemówienie, tym razem tak jak powinno być. Także Państwo będą mieli lepszą wersję mojego przemówienia niż minister spraw zagranicznych. A miało brzmieć tak, Wasza Ekscelencjo, to do Pana Ministra. Możemy mieć różny stosunek do Rosji, ale wszyscy zgadzamy się, że nie jest bezpiecznie spać z niedźwiedziem w jednym łóżku, dlatego lepiej jest, jak Rosja jest dalej od Polski, a im dalej od Polski, tym dla nas bezpieczniej. Dlatego serca nam zabiły, kiedy wojska rosyjskie podeszły pod Kijów, groziło, tak się wtedy wydawało, że niepodległość Ukrainy jest zagrożona. Przypominam, że niepodległość Ukrainy jest fundamentem naszej geopolityki, no więc jest zagrożona, ale prezydent, rząd, wojsko ukraińskie stanęły na wysokości zadania. Niepodległość Ukrainy nie jest już niczym chyba zagrożona. To, czy wojska rosyjskie podejdą 300 km dalej, czy bliżej, to z punktu widzenia geopolityki nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście dla Ukrainy nie jest wszystko jedno, czy wojska ukraińskie wkroczą na Kubań, czy rosyjskie zabiorą Donbas, ale z naszego punktu widzenia jest to zupełnie obojętne, czy prawie zupełnie obojętne. Natomiast, kiedy mówimy o wątpliwych sukcesach rosyjskich na terenie Ukrainy, zapominamy o jednym ogromnym sukcesie rosyjskim, o którym się w ogóle nie mówi. Otóż 9 września 2021 roku jego ekscelencja Włodzimierz Putin szantażem wymusił na jego ekscelencji Aleksandrze Łukaszence podpisanie 28 porozumień, które zostały rzeczywiście podpisane 5 listopada 2021 roku. I te porozumienia przewidywały realne utworzenie Zbira, czyli Związku Białorusi i Rosji. Coś, przed czym jego ekscelencja Aleksander Łukaszenka się wymigiwał przez 20 lat. Paradoks polega na tym, że sam tego Zbira wymyślił, no ale się wykręcał przez 20 lat i mu się to przez 20 lat udawało. No i wtedy mu się już nie udało, bo akurat następnego dnia wojska rosyjskie miały w ramach operacji Zapad 21 wejść na teren Białorusi, więc podpisał, tym bardziej, że miał przyłożony do głowy pistolet w postaci Nord Stream. No i proszę Państwa, podpisał te 28 porozumień i co jest paradoksem, Panie Ministrze, przez cały ten czas w naszym ministerstwie nikt o tym praktycznie nic nie wie. Jak dzwoniłem do Wydziału Białoruskiego w tym miejscu 3 razy, to nikt nie wiedział o tym, że ostatnie 28 porozumienie przewidujące scalenie wojsk i służb specjalnych Białorusi i Rosji miało wejść w życie w roku 2023, czyli teraz. I nikt w ministerstwie nie wie kiedy. Ale co ciekawe, ostatnio widać, że są bardzo nerwowe rozmowy. Obydwaj dyktatorzy, tak ich nazwijmy, tutaj się nie zgadzają ze sobą i odkryto nawet dokument, że Rosja planuje przejęcie Białorusi do roku 2030, z czego wynika, że jego ekscelencja Włodzimierz Putin uważa, że nie uda mu się zmusić prezydenta Białorusi do wypełnienia tych zobowiązań i połączenia. I nie można traktować oczywiście jego ekscelencję Aleksandra Łukaszenki tak samo jak Włodzimierza Putina, bo broni się przed wprowadzeniem wojsk do wojny z Ukrainą, broni się, więc trzeba go traktować inaczej, prawda? A my wyraźnie nasze ministerstwo, zamiast dzielić wroga, jeżeli oni uważają Białoruś i Rosję za wroga, moim zdaniem ja się z tym nie zgadzam, ale jeżeli tak uważają, to wroga trzeba dzielić, a nie łączyć. Tymczasem to, co robi nasze władze, to wpychają Białoruś w objęcia Rosji. Zamiast pomagać jego ekscelencji Aleksandrze Łukaszence w utrzymaniu niepodległości, on teraz już wjeżdża. Wyraźnie widać, że on nie chce tych porozumień podpisać, zrealizować. Wyraźnie były te rozmowy, sam pojechał do Moskwy, rozmawiał, skończyło się na niczym.
I wygląda na to, że tę niepodległość ocali. Przecież to jest korzystne dla Polski, niesłychanie. Powinniśmy to zrobić. Jego ekscelencja Zbigniew Rau tłumaczył, że trzy razy w swoim przemówieniu mówił, że państwa powinny mieć prawo do wyboru takiego ustroju, jaki chcą. Otóż dlaczego chcemy zmusić Białoruś do wprowadzenia demokracji? Białoruś może mieć inny ustrój, ale niepodległość Białorusi jest dla nas najważniejsza. I w tej chwili pan minister mówił, że na Białorusi są łamane prawa człowieka, że na Białorusi nie ma tu demokracji. Otóż w więzieniu białoruskim siedzi sobie pan Wiktor Babaryka. Jest to przywódca partii prorosyjskiej. Dostał 14 lat więzienia. Jego ekscelencja Włodzimierz Putin dwukrotnie domagał się zwolnienia. Zwolnienia go z więzienia i prezydent Białorusi odmawiał. Bo to jest jego najpoważniejszy konkurent. Miał 5 razy większe poparcie niż pani Svetlana Tichanowska. I teraz co? Czy my chcemy, żeby na Białorusi wprowadzić prawa człowieka? No to on wyjdzie z więzienia. Prowadzi tam demokrację? To on wygra wybory i przyłączy Białoruś do Rosji. Czy tego chcemy? Ja uważam, że najlepszym gwarantem niepodległości Białorusi jest pan Łukaszenka, bo on jest dyktatorem i chce zachować stanowisko dyktatora. To jest najlepsza gwarancja, że on go nie odda i dzięki temu uratuje niepodległość Białorusi. I na to powinniśmy liczyć. Nawet gdyby jego ekscelencja Łukaszenka był ludożercą, to i tak powinniśmy go popierać, bo powtarzam, on gwarantuje niepodległość Białorusi, ale nie jest ludożercą. Nie jest ludożercą. Wreszcie uwagi o stosunku do Polaków. Jego syna ten Łukaszenka miał świetny stosunek do Polaków. Do dzisiaj zresztą szefem KGB oraz specnazu białoruskiego są Polacy. Popierał Polaków, bo każdy dyktator popiera mniejszości narodowe, żeby mieć przeciwwagę dla większości swojego narodu. Każdy to robi. Również religijne. Budował polskie kościoły. Przez 15 lat pracowaliśmy jak można, żeby zepsuć stosunki z dyktatorem Białorusi. Nasuwaliśmy agentów, którzy przerobili Związek Polaków na Białorusi na jedyną na Białorusi organizację antyrządową. To polski wywiad wojskowy takich agentów tam nasuł. To myśmy atakami zrazili Łukaszenkę do siebie, to my finansujemy szczekaczki różne i różne takie neksty, białsatki. Podobne rzeczy, które kłamią na temat Białorusi, chcą wprowadzić demokrację i obalić Łukaszenkę. A potem się dziwimy, że Łukaszenka nas nie lubi. Nie lubi. To my musimy zmienić politykę po to, żeby bronić niepodległości Białorusi. Bo powtarzam, niepodległość Ukrainy i Białorusi, które dzielą nas od Rosji, jest dla nas najważniejsza. I o to będziemy się bili.